Hej, nazywam się Magdalena Tomalak, witam zodiakalne raki. Popatrzymy dzisiaj na 2025 rok z podziałem na półrocza. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym na cały przyszły rok, w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której takie czytanie możecie dla siebie zamówić. I te czytania indywidualne wyglądają tak jak te, które nagrałam na poprzedni 2024 rok, więc jeżeli chcecie zobaczyć, one są takie z podziałem na kwartały, tak? Więc jeżeli chcecie zobaczyć po prostu jak to wygląda, możecie obejrzeć te z poprzedniego roku, zobaczycie sobie też czy rezonuje, czy tak ten poprzedni rok wyglądał. Jeżeli tak, to możecie zamówić takie dla siebie na przyszły rok. A teraz zobaczmy pierwsze półrocze od stycznia do czerwca, jaka będzie ogólna energia. Księżyc, cesarz, umiarkowanie i koło fortuny. Okej. Okay. Mam poczucie, że będziecie podejmować odważne kroki, odważne działania, które będą przynosić Wam pozytywne efekty i fajne takie rezultaty, ale emocjonalnie będziecie mieli bardzo dużo wątpliwości, bardzo niepewnie się będziecie czuli. Więc no, fajnie, że pomimo tego będziecie działać, tak wiecie, trochę jakbyście sobie mocno, mocno do serca wzięli bój się i rób, tak? Nie czekaj, aż przestaniesz się bać, nie próbuj, nie stawiaj oporu temu lękowi, który czujesz, nie czekaj na jakąś specjalną motywację, tylko po prostu cokolwiek czujesz, a co robisz, to robisz, nie? Taką energię tutaj widzę. No dobra, zobaczmy coś więcej na temat tej ogólnej energii, w temacie tego pierwszego pół roku, piątka mieczy i cesarzowa. Okej, więc to działanie, wiecie co, to może wynikać trochę z takiego, że się wkurzycie, że cały czas patrzyliście na kogoś, na czyjeś, wiecie, pozwolenie, na zgodę, na... I to wiecie, nie pozwolenie takie, że potrzebowaliście pozwolenie na to, żeby coś tam, nie wiem, sprzedawać czy coś robić od państwa, wiecie, od jakiegoś tam urzędu, tylko to jest takie, wiecie, czekanie na pozwolenie takie w naszej głowie, tak? Że czekam, aż nie wiem, aż świat zaakceptuje mój pomysł, nie? Coś no, tego typu energia. I cały czas mieliście właśnie taką energię, że czekaliście właśnie na takie pozwolenie, czekaliście, aż ktoś wam powie, że tak, tak, możesz, że tak, tak umiesz. I zobaczyliście w końcu, że to i tak do niczego nie prowadzi. Że wszyscy dookoła działają, rozwijają swoją działalność, a wy czekacie nie wiadomo na co. Albo boicie się, że kogoś zranicie swoim działaniem, albo boicie się, że ktoś się rozczaruje tym, co robicie, albo, nie wiem, baliście się jeszcze nie wiadomo czego. Wiecie, no właśnie, co inni powiedzą, co inni zrobią, co ktoś sobie pomyśli i tak dalej. I no właśnie, i jakby długo byście w takiej energii, a teraz to się właśnie zmieni, i zobaczycie, że kurde, no boję się i czekam i nie wiadomo co i dbam o wszystkich dookoła, a tak naprawdę nic z tego nie mam. Więc zaczynam to ignorować, te wszystkie emocje, bo jak już do tej pory nie zniknęły, to nie znikną, ale po prostu działam. I to Wam wyjdzie na dobre. Dobra, zobaczmy praca, kariera, finanse. No dokładnie, dziewiątka buła, królowa monet. I karta Rydwan. Okej. Więc myślę też, że sobie zdacie sprawę. Mówimy tutaj oczywiście, wiecie, no o pół roku, tak? 6 miesięcy to jest dużo, ale no pewne rzeczy się po prostu no, nie dzieją z dnia na dzień, tak? To jest taki proces. Jakby sami siebie odkrywamy, sami sobie uświadamiamy pewne rzeczy o sobie. I to, co czuję, to przez ten czas będziecie sobie uświadamiać właśnie swoją wartość. Gdzie wcześniej może widzieliście siebie jako, nie wiem, jakąś małą, bezbronną dziewczynkę, mieliście mnóstwo wątpliwości, czy tam chłopczyka oczywiście, mieliście mnóstwo wątpliwości i takie poczucie, że ojej, jak ja sobie poradzę, a co jak to wyjdzie, albo tam to wyjdzie, co, czy ja sobie w ogóle dam radę i tysiąc właśnie takich no, wątpliwości w siebie samego przede wszystkim, a teraz
uświadomicie sobie w jakiś sposób, może przez jakiś coaching, może sami, z jakim, nie wiem, coś wam się przyśni, sobie uświadomicie, czy kwestia właśnie takiego doświadczenia, że zauważycie po prostu czarno na białym, że ta droga, którą szliście, czy ten sposób działania, czyli niedziałania praktycznie, i tak do niczego nie doprowadził. Więc uświadomicie sobie tak swoją wartość, taką pewność siebie, to, że przecież macie prawo, że nie musicie nikogo o zgodę pytać, żeby robić to, co chcecie robić, że nikomu się to nie musi podobać, albo na pewno nie wszystkim się to musi podobać, może klientom co najwyżej powinno, tak, ale nie musi wszystkim. Okej, karta Rydwan i karta Diabeł. Więc może być tak, że jeszcze widzicie przez to myślenie takie pełne obaw, wątpliwości i ograniczeń, szliście jedną drogą, czyli na przykład cały czas byliście w jakiejś tam pracy w korporacji, której nie lubiliście, tak? Albo u kogoś tam na etacie, cokolwiek to było. Bo właśnie z obawy, że sobie nie dam rady, że ja muszę tak, że to jest jedyny bezpieczny i słuszny dla mnie sposób. I teraz czuję właśnie, im bardziej będziecie nabierać tej pewności siebie, tym bardziej będziecie sobie uświadamiać, że ja wcale tutaj nie muszę być, że ja mogę wybrać inną drogę, że ja mogę spróbować czegoś innego, że może mogę zmienić całkiem ścieżkę kariery, którą idę. Więc to będzie taki trochę, no to pół roku będzie skupione na tym, że wy będziecie nabierać pewności siebie, a w miarę nabierania tej pewności siebie coraz więcej nowych pomysłów będziecie mieli, albo coraz więcej odwagi do tego, żeby pójść inną drogą, tak? I żeby wyjść z tego miejsca, w którym jesteście, byliście do tej pory. Dobra, miłość i relacje. Rycerz Kielichów. Królowa Mieczy. I sąd ostateczny. Tak, i to myślę, że się wiąże z tym właśnie, co mówiłam na początku, że mieliście takie trochę podejście, że patrzyliście, wiecie, co ludzie powiedzą i na pozwolenie innych, i na akceptację ze strony innych i tak dalej. A teraz zaczniecie jakby bardziej przesiewać trochę tych ludzi, albo wiecie, ludzi, z których opinią się liczycie i będziecie po prostu skupiać się na tych, którzy jakby wam służą w takim kontekście, że kontakt z tymi osobami wam służy, tak? Że te osoby są, nie wiem, relacje z tymi relacje z tymi osobami was wspierają, że relacje z tymi osobami dodają wam więcej energii, chęci do działania, motywacji i będziecie odcinać właśnie wszystkie osoby, które są dla was, wiecie, krytyczne, negatywne, które was jakoś dołują, które wam skrzydła podcinają. I to może być dosłownie, że macie takie osoby w swoim otoczeniu i zaczniecie po prostu, wiecie, spędzać mniej czasu z tymi negatywnymi, a więcej czasu z tymi pozytywnymi, ale dla części z was to może być, jakby może zacząć się od tego, albo głównie. Może tutaj chodzi też o takie wasze wewnętrzne, jakby te wewnętrzne głosy, że tak powiem, takie poczucie, że wiecie, bo często jest tak, że dużo osób ma takie właśnie nastawienie, że bo co ludzie powiedzą, ale jak się pytasz, jacy ludzie, konkretnie o jakie osoby chodzi, to albo to jest takie właśnie rozmyte, że no ludzie ogólnie, albo potrafią podać jakąś osobę, tylko się okazuje, że z tą osobą tak naprawdę od lat nie mają kontaktu, ale ona siedzi jakby w ich głowie tylko, nie? I to jest też taka praca wewnętrzna, że przestaniesz jakby karmić te myśli negatywne w swojej głowie, tak? Czy tą postać, to co sobie wyobrażasz, że ta osoba by ci powiedziała, pomimo tego, że z tą osobą nie rozmawiasz od wielu lat, no nie? Więc to może być bardziej w takim kontekście tego, co ty w sobie myślisz na temat różnych osób, co zakładasz, że ktoś na twój temat powie i odnośnie tego zmienisz jakby swój sposób działania, no albo dosłownie po prostu przestaniesz spędzać czas z osobami, które są jakieś niemiłe i no, tak jak mówiłam, tak? No i to cię właśnie uwolni
że dzięki temu łatwiej będzie ci skupić się na swoim celu, działać w tym kierunku, w którym chcesz działać i osiągnąć właśnie efekty takie, jakie chcesz osiągnąć. Okay. Zobaczmy w takim razie z kart emocji jeszcze, co tutaj mamy. Niepewność. Wstyd. No właśnie, takie co ludzie powiedzą, nie? Przerażenie. Że co jeżeli kogoś zranię swoim postępowaniem, co jeżeli ktoś mnie tam skrytykuje, zaatakuje w jakiś tam sposób, zakwestionuje to, co robię, czy ja w ogóle mam prawo robić to, co chcę robić, żyć swoim życiem, nie? Bezsilność, rozczarowanie. I karta gniew, więc mam poczucie, że to może być też tak, że właśnie w miarę upływu czasu coraz bardziej te emocje będą się w Was pojawiać, jakby wypływać na powierzchnię, coraz bardziej będą trochę na Was napierać, nawet nie trochę, tylko będą po prostu coraz bardziej na Was napierać, do momentu, aż miarka się przebierze, do momentu, aż zauważycie, wkurzycie się i powiecie: dość tego, ja już tak dłużej nie mogę, co mnie obchodzi, co ta osoba powie, co mnie obchodzi, co ta osoba myśli, ja już nie jestem w stanie wytrzymać w takiej sytuacji, w jakiej jestem, ja muszę coś w swoim życiu zmienić. I wtedy zaczniecie podejmować działania, jakby pomimo tego, że dalej będziecie mieć wątpliwości, dalej będziecie czuć się niepewnie, dalej będziecie się bać może tego, co ktoś powie, tak? Ale jakby to nie może blokować tego, że wy działacie. Ja też się wielu rzeczy boję i dalej wiele razy mam jakieś wątpliwości co do tego, co tutaj nagrywam, ale już nie pozwalam, żeby mnie to powstrzymywało. Na początku jeszcze jak zaczynałam nagrywać, to było mnóstwo czytań, gdzie coś nagrałam i miałam mnóstwo wątpliwości co do tego, czy to w ogóle ma sens i tego nie publikowałam. Ale z czasem zauważyłam, że no bez sensu, tak? To jest moja praca, może się z komuś spodoba, może nie, po prostu to wrzucam. I zazwyczaj jest no, pozytywna reakcja, w sumie bardzo zazwyczaj, zawsze. Jakieś tam pojedyncze, może naprawdę pojedyncze komentarze i rzadko kiedy. A jakieś negatywne. A tak, no to widzicie, i to było co? No w mojej głowie, to były moje tylko wątpliwości. I jakby mimo, teraz wiecie, mimo tego, że dalej mam te wątpliwości, to działam, po prostu to robię, ignoruję to, co czuję, robię to, co mam robić, tak? To, co jest moim planem, to, co sobie zamierzyłam, to, co sobie obiecałam samej sobie, tak? Że będę takie rzeczy robić. Więc, no, więc u Was też coś takiego widzę, taki krok zrobicie, więc bardzo się cieszę, bo to jest taka droga do sukcesu, no inaczej można się bać całe życie. Życia i wszystkiego, no i jakby daleko na pewno się nie zajdzie w taki sposób. No dobra, zobaczmy z kart porady. Cierpliwość, pokusa i karta intymność. Na tej karcie pokusa tutaj to, co zwraca moją uwagę najbardziej, to zobaczcie, że ona siedzi na takie, co ja powiedziałam, nie pokusa, tylko his patience, to cierpliwość. Ta literka na początku mnie zmyliła. Ona siedzi tutaj na studni i w ręce coś trzyma, tak jakby miała jakąś monetę, tak? I jakby miała jakieś życzenie, które chce, żeby tam wrzucić sobie pieniążka do tej studni i się spełni. Czyli jest coś, na czym jej bardzo zależy. I tutaj na tych kartach również to tak wygląda, pokusa. Tutaj mamy tą osobę, która sobie o kimś tam marzy, jakiegoś tam ducha sobie przyciąga. No i tutaj na tej karcie też mamy dwie osoby blisko siebie, więc ja to widzę jako, mówimy tutaj o poradzie, tak? I to jest to, co mówiłam wcześniej, że skup się na tym, na czym Ci zależy, na tym, co jest Twoim życzeniem, na tym, co sobie chcesz przyciągnąć, zmaterializować w życiu, na tym, z czym ta wizja, którą masz, z którą chcesz się stać jakby jednością, tak? Ty chcesz, żeby ta wizja stała się Twoją rzeczywistością. Czyli żeby się, jakby tu jesteś Ty, tu jest ta wizja, żeby to się stało jednym, tak? Nie tylko Twoim jakimś marzeniem odległej przyszłości, tylko tym, czym żyjesz tu i teraz. Więc po prostu na tym się skoncentruj. Nie pozwalaj, żeby cokolwiek innego, nawet Twoje własne wątpliwości Cię od tego odciągały.
I oczywiście, że po drodze mogą się pojawić jakieś inny pomysł albo inny sposób realizacji tego planu. No wiadomo, że zawsze gdzieś mamy na oku jakby oczy i uszy otwarte na różne możliwości po drodze i coś możemy czasami skorygować. Może po drodze się okazuje, że to, do czego dążę, to, czego chcę, to jest trochę inne niż sobie to zamierzyłam czy wyobraziłam wcześniej. Więc jakby nie chodzi o to, żeby ślepo, wiecie, cisnąć w to, co sobie tam kiedyś, to, czego kiedyś chciałam. To zawsze można skorygować, ale chodzi o to, żeby, wiecie, nie zatrzymywać się, bo ktoś coś powiedział, nie zatrzymywać się, bo nie jestem pewna, nie zatrzymywać się, bo dzisiaj mi się nie chce. Wiecie, o co chodzi, tak? Trzymajcie się po prostu tej swojej wizji i idźcie do przodu na tyle, na ile jesteście w stanie i na tyle, na ile jakby robiąc najlepiej to, co potraficie w danym momencie. Okej, dobra, to idziemy dalej. Drugie półrocze od lipca do grudnia. Mamy kartę świat. Głupiec. Głupiec po raz drugi. I karta papież. Trochę mam poczucie, jakby was przerastała skala jakiegoś przedsięwzięcia, którym chcecie się zająć. I tak jakbyście czuli się po prostu za mali do tego, żeby sobie tutaj z jakimś tematem poradzić, tak? Dla części z was to może być nowy związek. Może się z kimś rozstaliście jakiś czas temu i teraz się wahacie, tak? Może chciałabym poznać kogoś nowego, na nowo się zaangażować, ale nie wiem, czy dam sobie radę, bo jeszcze się boję, bo jeszcze moje, wiecie, serce jest zranione po tym, co się wydarzyło. Dla części z was to może być zmiana pracy na inną, na lepszą pracę, na nowe stanowisko, na inną branżę. Dla części z was to może być założenie firmy, dla części z was to może być przeprowadzka do jakiegoś innego miejsca, do innego kraju może. Więc wiecie, opcje jakby mogą być różne, tak? Chodzi, ja tutaj mówię właśnie o tej energii, która może się pojawić, jakby te odczucia, które mogą się pojawić, które mogą wam towarzyszyć, niezależnie od tego, poprzez jaką sytuację się to zmanifestuje. Więc taka energia właśnie wątpliwości, takiego, że nie wiem, czy sobie poradzę, nie wiem, czy dam sobie z tym radę, nie wiem, czy jestem na to gotowy, gotowa. Tutaj mamy kartę paś mieczy, pustelnik i dwójka mieczy. Myślę, że to jest taki czas. Tutaj było, wiecie, dużo działania i ciśnięcia do przodu i super. Ale teraz mam wrażenie, że po zrobieniu kilku kroków uświadomicie sobie pewne rzeczy, tak? Jakieś braki wiedzy jeszcze, braki w doświadczeniu. I czuję, że to drugie półrocze będzie bardziej skoncentrowane na tym, żeby właśnie te braki pouzupełniać. Żeby, tak jak tutaj zrobiliście, nie wiem, powiedzmy 10 kroków do przodu, tutaj zrobicie 2 albo 3 kroki do tyłu, żeby się na chwilkę jeszcze zatrzymać, trochę zwolnić, zobaczyć, co muszę naprawić, skorygować może jakieś rzeczy, może skorygować trochę cel, do którego dążę, może właśnie zaplanować to, co robicie, rozłożyć sobie to na jakieś mniejsze, dużo mniejsze kroczki, takie elementy pierwsze, żeby ten duży temat, który was tutaj trochę przeraził, żeby stworzyć sobie taką, jakby właśnie, żeby to rozłożyć na mniejsze części, tak? Żeby zobaczyć, że to nie jest takie wielkie, że nie musicie wskakiwać na raz w jakąś tam przepaść, tylko że można tutaj schodkami po kolei sobie wejść, nie? Na jakąś tam górę, czy tymi schodkami sobie z tej przepaści zejść, a później wejść na drugą stronę. Że wcale nie trzeba skakać, nie? I ryzykować. Zresztą zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy na tej karcie głupiec. Tutaj mamy, on stoi na takiej, nad przepaścią, nie? Tutaj też, czyli tutaj tak jakby chce skoczyć, tutaj się boi.
Tutaj właśnie mamy osobę na tej karcie, jakby przechodzi nad tą przepaścią, ale z czym? Z książką, z jakimiś nowymi pomysłami, z nowymi kontaktami, czyli wy potrzebujecie, no to jest to, o czym mówiłam, że potrzebujecie zaplanować, czegoś się douczyć, dowiedzieć, może z kimś jeszcze przegadać, żeby ta droga, żeby zrobić ten most nad przepaścią, po którym możecie bezpiecznie przejść, a nie przeskakiwać nad tą przepaścią. I tutaj też mamy osobę, która siedzi właśnie na takim skraju jakiejś góry i zobaczcie, tu są schodki, nie? Ona sobie tam weszła spokojnie, może sobie zejść i pójść gdzieś tam dalej. Też nie trzeba skakać, właśnie o to chodzi, że nie musicie wcale skakać, tylko podejdźcie do tego tak logistycznie. Nie wielkie ryzyko, tylko zdobądźcie wiedzę, której nie macie. Czy zaplanujcie to, czego nie macie, czy nie wiem, boisz się związku, to idź może na terapię i sobie z kimś przegadaj. Rozłóż sobie te elementy pierwsze, pozwól, żeby to serce się uzdrowiło, tak, żeby to nie było właśnie skakiwanie na siłę w jakiś związek, bo w nadziei na to, że to coś naprawi, bo nie naprawi, bo te twoje wątpliwości, twoje jakieś rany, twoje jakieś, nie wiem, schematy, które sprawiły, że poprzedni związek się rozpadł, jeżeli i z nimi nic nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, żadnych wniosków nie wyciągnęliście, tego nie uzdrowiliście, to jest bardzo duża szansa, że to się powtórzy, niestety. Tu musi nastąpić ten element nauki, musi nastąpić ten element zrozumienia tego, czemu coś mi poszło źle w przeszłości. Żeby po prostu tego nie popełniać więcej. A nie zamykać oczy i na ślepo wierzyć, że a, na pewno będzie dobrze, tak? Nie trzeba wcale tak ryzykować. Dobra, zobaczmy. Praca, kariera i finanse. Trójka buław. Sąd ostateczny. Okej, okay. Więc tu no właśnie mam poczucie, że wy znajdziecie, może odsłuchacie drugi raz sobie to czytanie gdzieś tam w drugiej połowie roku, albo będziecie pamiętali, albo po prostu pojawi się taka, nie wiem, przestrzeń, informacja, osoba, które podpowiedzą wam albo pomogą wam zobaczyć właśnie ten drugi brzeg. Zaplanować sobie coś, że czy widzicie, ona tutaj stoi na plaży, ma morze przed sobą i ma narzędzie, tak, ma tą deskę, na której może sobie przepłynąć, tak, nie musi gdzieś tam kombinować, płynąć w pław, tylko może z jakiegoś narzędzia skorzystać. Więc czuję, że znajdziecie jakieś narzędzie, znajdziecie jakiś sposób konkretny, czy to będzie narzędzie jako, nie wiem, jakaś umiejętność, którą zdobędziecie, tak, czy pomoc osoby, która jest lepsza w tym, czego potrzebujecie niż wy i jest w stanie wam w tym pomóc i że to będzie właśnie taką drogą do sukcesu, tak, do uwolnienia się tutaj z jakiejś trudnej sytuacji. Czekajcie, sobie popatrzę, co my tutaj mieliśmy. Aha, no tak, właśnie mówiłam, że to mieliśmy z tym diabłem. Czy to było przy tym? Kurczę, już nie pamiętam. Tak, mówiłam, że tutaj z obawy, tak, jakby z obawy przed działaniem, z tego, że patrzyliście na inne, no co ludzie powiedzą i tak dalej, to działaliście jakby w zgodzie z tym, tak? Czyli byliście w jakimś miejscu, które, no, które już przestaje z wami po prostu rezonować, które już was zaczyna męczyć, które was ogranicza, no i tu czuję, że się po prostu z tego uwolnicie. A dalej miłość i relacje. Dziesiątka monet. Super, kapłanka i dziewiątka buła, okej. Okay. Czyli też trochę takie sceptyczne nastawienie z tą dziewiątką buław. Najbardziej mi się ten scenariusz właśnie pojawia, to co mówiłam już tutaj, nie? Że chcę założyć rodzinę, chcę zacząć nowy związek, chcę poznać kogoś nowego, chcę może naprawić sytuację, która jest obecnie w moim związku, ale mam jakieś obawy, tak? Czego się tutaj boję, mam takie poczucie niepewności trochę co do tego, może jak to zrobić, jak się za to zabrać, od czego tutaj zacząć. Czekajcie, zobaczmy jeszcze jedną kartę.
Karta głupiec. Znowu tutaj mamy dwie, tutaj trzecia. I znowu ten Cliff. Ciągle mi tutaj jakby ten element takiego, jakbyście mieli taką tendencję do tego, żeby w tą przepaść skakać za czymś. Ale brakuje mi tutaj właśnie tej jakby mądrości, takiej wiedzy, że samo skoczenie w przepaść nie rozwiąże waszego problemu. Samo takie, że o, zaufaj, wszechświat cię złapie. Okej, może jest szansa na to, że się tak wydarzy. Prawdopodobieństwo takie jest, ale ja bym się skupiła na tym, na tych brakujących elementach, na tych schodkach, które możecie sobie zbudować, czy tym mostku, który możecie zbudować, który was zaprowadzi na drugi brzeg. A to jest po prostu wiedza. To są jakieś informacje kluczowe. To jest właśnie zrozumienie tego, dlaczego jest tak, jak jest. Tego, dlaczego coś nie wyszło. Tego, dlaczego, może dlaczego się boję, czego się boję. Wtedy dopiero będziecie wiedzieli, co możecie z tym zrobić. Więc to taka już porada na to drugie pół roku. Doedukujcie się, poszukajcie, poproście kogoś o pomoc, o wsparcie, żeby jakaś osoba, jakiś specjalista z boku może spojrzał na waszą sytuację. Skorzystajcie z poradników, z książek, z kanałów jakichś na YouTubie, z blogów, czegokolwiek od osób, które znają się na tym, co wy chcecie zrobić, które mogą wam coś podpowiedzieć, żebyście zrozumieli, gdzie robicie błąd. Żebyście zrozumieli, co możecie zrobić lepiej, żebyście zrozumieli, co was tutaj blokuje, co was ogranicza i z tym pracowali z przyczyną, a nie ślepo ufali, że jak się odważę, to wszystko się rozwiąże samo. Dobre rozwiązanie to nie jest nagroda za odwagę. Dobre rozwiązanie to jest wynik dobrych decyzji. Dobra, z kart emocji mamy kartę podziw, zgoda. Myślę, że właśnie jakieś nowe osoby, jakiś specjalista, osoby, które mają doświadczenie w tym obszarze, będą tutaj kluczowe. Ktoś, kto będzie jakby dobrym przykładem dla was, albo ktoś, kto będzie właśnie mógł z innej perspektywy popatrzeć na waszą sytuację. Smutek. Niezadowolenie, zachwyt i wdzięczność. Więc, no właśnie, to na samym początku mówiłam, nie, że tutaj zrobiliście 10 kroków do przodu, a okaże się, że trochę gdzieś nie, to nie do końca doprowadziło was to do tego miejsca, do którego chcieliście dojść. I stąd może być niezadowolenie i stąd może być no, smutek też i takie poczucie, że taka potrzeba, żeby właśnie zrobić te 2-3 kroczki do tyłu i to skorygować. Tylko, no i właśnie dlatego tutaj jest ta potrzebna jakaś inna osoba, bo wy, jak nie zdobędziecie wiedzy, jak nie zrozumiecie, dlaczego poszliście źle, to pójdziecie drugi raz tą samą trasą. I znowu was to doprowadzi do tego samego punktu, w którym byliście. I później znowu będziecie się kręcić wiecie, w kółko, nie? Albo zupełnie wylądujecie nie tam, gdzie chcecie dojść. Dlatego no, warto tutaj z pomocy skorzystać. Dobra, i kartę porady na to drugie półrocze dla was. Miłość do siebie. Dziura w duszy i duma. No to co? No właśnie, duma, to też jest dobre. Dużo osób właśnie tak, z takiej dumy, tak, że ja sobie poradzę sam, ja mogę sama. Zosia, Samosia i cała spółka.
że ja nie będę o pomoc prosić, ja wiem lepiej, ja tutaj się najlepiej na wszystkim znam. No spoko, możesz sobie tak mówić, ale nikt, wiecie, wszystkich rozumów nie pozjadał. I no pytanie, czy więcej będziecie to kosztować, wiecie, upieranie się przy swoim i robienie wszystkiego po swojemu, bo ja wiem najlepiej, czy skorzystasz po prostu z tego, że inni ludzie mają więcej doświadczenia w tym temacie i mogą ci pomóc. Decyzja oczywiście do ciebie należy. I z tą kartą dziura w duszy to właśnie to, co mówiłam, że znajdź tą dziurę, tak, przez którą woda cała ucieka ze statku, a nie tylko wylewaj na bieżąco wodę, która się wlewa. Znajdź przyczynę tego, dlaczego coś nie działa. Znajdź przyczynę tego, dlaczego coś poszło w złym kierunku. Znajdź przyczynę tego, dlaczego się boisz zacząć coś, nie wiem, nowy związek albo nową pracę. I z tą przyczyną pracuj dopiero. To da ci efekty takie, jakie chcesz, a nie powtarzanie w kółko jakichś tych samych błędów. I to jeszcze takie nieświadome powtarzanie. Okej, w takim razie to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której możecie takie czytanie zamówić. Na dzisiaj wszystkiego dobrego. Dziękuję za oglądanie. Wesołych świąt albo szczęśliwego nowego roku, w zależności od tego, kiedy oglądacie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.